Siemaneczko. Tak jak obiecywałem, będzie prezentacja samochodu. Będzie prezentacja środka, funkcjonalności, schowków. Plus minus troszkę mojej opinii. Tak jak to było z każdym poprzednim samochodem testowym. Więc dzisiaj po prostu taka króciutka prezentacja kolejnego samochodu testowego. Lecimy z tematem DAF XF Euro 6 Pure Excellence, czyli ten model poliftowy z 2017 roku. Obecny przebieg auta to 71509. Brałem go, jeszcze miał 60 chyba tam 9 z hakiem, dokładnie nie pamiętam. Ja tym samochodem zrobiłem około 3000 z hakiem. Zaraz sprawdzimy zresztą przy prezentacji komputera. Tak to się tutaj mniej więcej z góry prezentuje. Opsa. Dafik praktycznie się nie zmienił za bardzo w środku od modelu 105. W Super Space Cabie praktycznie dużo się nie zmieniło, także tutaj ta góra, wszystkie schowki i tak dalej, wszystko jest praktycznie takie samo. Fajne trzy duże schowki, pojemne. Tutaj oczywiście standardowo te schoweczki tutaj zostały. Z dwóch stron oczywiście jest to samo. Tutaj taki malutki schowek. Wcale nie taki malutki, no ale taki niezamykany, mniejszy schowek. Także tak by się góra prezentowała. Wiadomo, już inne klawisze niż w 105. Tachograf, CB radio. Szyberdach otwierany elektrycznie i szyberdach ma moskitierę lub taką roletkę właśnie zamykaną elektrycznie. Z góry to chyba tutaj tyle. Standardowe oświetlenie DAF-a. Jedyny fajny nowy patent to jest właśnie to pokrętło DAF-a, którego nie miały po prostu poprzednie modele. Można mieć po prostu podświetlenie zwykłe, oczywiście ściemniane już jest. Jest też takie mega mocne. Tu już nie ma ściemniania. I oczywiście jak zmienimy, są jeszcze burdeluweczki. Dwie, plus tam podświetlenie nad schowkami. Oczywiście też można rozjaśnić, ściemnić do tego w drzwiach. I tutaj podświetlenie tego schoweczka, tej półeczki tutaj na dole. Tak by to się prezentowało. Oświetlenie. Dodatkowo jeden, drugi. Mamy tutaj jeszcze takie podświetlenia do czytania. Oraz standardowo podświetlenia pod przednimi schowkami. Na szybie radar. Jeden, drugi jest w grillu na dole. Odległościówka. No i deska. Lecimy dalej po kolei. Deseczka. Jak widać, praktycznie identyczna. Parę dodatkowych elementów, jak na przykład to pokrętło od oświetlenia w kabinie ze ściemnianiem. Schowki, uchwyty na napoje. Większe, mniejsze. Popielniczka. Zamiast tej dużego, starego schowka. No i standardowo tutaj ta półeczka odkryta. Także tutaj tak to wygląda. Nic się za dużo nie pozmieniało. Delikatne są zmiany, wiadomo, w klawiszach, tutaj w tych uchwytach. Standardowo, co dla mnie jest dużym plusem, wysuwany stoliczek. Do tego drugi stoliczek jest tam. Więc naprawdę ja od zawsze, mimo że nie jeździłem, nie miałem styczności z DAF-em, byłem zawsze zwolennikiem tego wnętrza i teraz się tylko po prostu upewniłem, że jest dla mnie po prostu to wnętrze idealne. No może nie idealne, ale pasuje, po prostu trafia w moje gusta. Po stronie pasażera, zacznijmy tutaj od strony pasażera. Za bardzo nic nie ma, standardowo tutaj są bezpieczniki, przekaźniki, wszystko w tym samym miejscu. Tutaj akurat mój ręcznik jeszcze wisi, ale mówię, no drzwi takie same, drzwi praktycznie podobne, nic się za dużo nie pozmieniało. DAF akurat ten jest wyposażony w Nightlocka. Schowek tutaj na jakieś gazetki, nie gazetki. Fotele
prawie takie same. Fotele oba pneumatyczne, niestety tutaj pasażer ma troszkę mniej opcji do wyboru, kierowca jednak ma troszeczkę więcej tych opcji do wyboru tutaj, więc mówię, no fotele to już jest kwestia po prostu zamówienia, wiadomo, jest dużo różnych foteli, dużo różnych opcji do wyboru przy konfiguracji samochodu, więc tutaj fotel kierowcy akurat w tym modelu, w tym wypuście jest troszeczkę lepiej wyposażony niż fotel pasażera. Przejdźmy teraz tutaj do pozycji za kierownicą, ponieważ lecimy tutaj już przód cały, więc zostało nam tutaj zaprezentować pozycję za kierownicą. Kierownica jest bardzo fajna, gruba, dobrze trzyma się w rękach. Jak widzicie, przyciski standardowo, tak jak w każdym DAF-ie. Jedyna zmiana, jaka tutaj powstała, to taka, że w poprzedniej Euro 6 odległościówkę sterowało się tutaj z klawiszy. Tutaj w tej chwili już jest odległościówka sterowana z kierownicy. Ustawiamy sobie odległość, ustawiamy sobie, ile możemy się puścić z góry. Ustawiamy się, ile poniżej ustawionej te prędkości z tempomatu auto może się dotoczyć. Także to wszystko jest teraz tutaj. Ustawiamy sobie tutaj z kierownicy także limit, którego nie możemy przekroczyć, na przykład, że na przykład auto będzie nas trzymało do 60 i koniec. Standardowo tempomat i tak dalej z tej strony. Tutaj mamy telefon, głośność radia, wybieranie fal radiowych, zmienianie piosenek, jeśli na przykład chodzi pendrive albo płyta. Także bardzo czytelnie, bardzo fajnie opuścimy kierownicę. Jedyny mankament, znaczy mankament, to nie jest mankament. Ja po prostu lubię sobie tak delikatnie, można powiedzieć, leżeć na tym fotelu, więc ja osobiście tą kierownicę wolałbym jeszcze ciut niżej, żeby sobie ładnie trzymać, żeby schodziła no porównywalnie po prostu do kierownicy w Scanii. Więc tutaj i tak już jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie ta kierownica chodzi, ale jeszcze mogłaby być ciutkę niżej, nic by się to nie stało, a po prostu większe i więcej osób by potrafiło znaleźć sobie ulubioną pozycję za kierownicą. Standardowo biegi są tutaj razem z hamulcem górskim, nic się nie zmieniło. Sygnał, wycieraczki, kierunkowskazy, długie światła drogowe, wszystko jest tutaj po tej stronie pokrętło od świateł, znajduje się tak jak zawsze. Z tej strony jest opcja wyłączenia świateł do jazdy dziennej. Minus taki, który mógłbym tutaj w tej chwili wymienić, to jest taki, że podczas jazdy w dzień na światłach do jazdy dziennej, ja osobiście wolę, lubię, żeby po prostu świecił się dodatkowo razem ze światłami do jazdy dziennej postój, jak to miało miejsce na przykład w Volvo. Iveco na przykład też nie miało czegoś takiego. Iveco to już w ogóle miało tylko światła do jazdy dziennej albo tylko światła mijania. Nie miało czegoś takiego jak światła pozycyjne, postojowe. Także tutaj i tak jest dobrze, że są zrobione światła postojowe, ale mogłyby się postojóweczki świecić razem ze światłami do jazdy dziennej. Nic by się nie stało, jakby tych parę obrysówek z boku, z każdej strony naczepy i z tyłu parę się poświeciło. Także mówię, jak kto woli, dla mnie to jest taki delikatny minus, bo ja po prostu jestem czegoś takiego zwolennikiem. Zegary troszeczkę zmienione, troszeczkę zmieniona grafika tych zegarów. I co? I standardowo, nic za bardzo więcej tutaj się nie pozmieniało. Standardowo jest pokrętło w tym samym miejscu od komputera, dołożony przycisk cofania, ponieważ wcześniej nie było w stopiątce na przykład. Wchodzimy w komputer, mamy takie podstawowe informacje, chociaż ten komputer i tak nie jest jakoś mega bardzo rozbudowany. Nie ma na przykład takiego podstawowego właśnie tego, co dużo ludzi zwraca uwagę, pokazanego napięcia, tak? Ile jeszcze zostało nam prądu w akumulatorach, jakie jest ładowanie, no nie ma takich rzeczy, ale są właśnie różne inne rzeczy, ustawienia standardowe, jakieś tam ustawienia jednostek, ograniczników prędkości, ustawienia języka, informacje o trasie, czyli po prostu spalanie, przejechany dystans,
czas, średnia prędkość, zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa, także takie podstawowe rzeczy w tym komputerze znajdziemy. Informacje o pojeździe, czyli też takie podstawowe, poziom oleju, ciśnienie w ogumieniu. Tu akurat ten samochód nie jest wyposażony w czujniki ciśnienia, także no nie zobaczymy sobie. Ciśnienie powietrza w układzie. Regeneration. Tak. Czyszczenie nie jest akurat w tym wypadku wymagane. Obciążenie osi cały czas się teraz będzie zmieniać, ponieważ pan sobie tutaj w międzyczasie rozładowuje mnie, kiedy kręcę ten filmik. Także tutaj takie podstawowe, mówię, rzeczy znajdziemy. Wsparcie kierowcy, czyli jazda ekonomiczna. Tutaj sobie możemy się poczytać, poszkolić. Co, po co, dlaczego, co nam pomoże po prostu uzyskać lepsze spalanie. Osiągi, czyli standardowe jakieś przewidywania, nieprzewidywania. Możemy sobie ustawić limit, jaki chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa. Standardowa rubryczka zużycia paliwa z ostatnich 15 minut i tak dalej. To już od 105 praktycznie było. Ustawienia eko, czyli tak jak mówiłem, tutaj można ustawić sobie ten limit. Szkolenie sobie można wyłączyć, czyli te wszystkie wskazówki, które tutaj pokazuję podczas jazdy. I mamy tutaj ACC, czyli odległościówkę, tak? Tempomat z odległością. Fajna sprawa, pokazuje ile metrów od nas jest poprzedzający nas pojazd, z jaką prędkością się porusza, także jest to fajne, taka wskazóweczka. Bardzo, bardzo, bardzo przydatna. Ja sobie lubię po prostu to sobie włączyć. Ja jak jadę sobie gdzieś na autostradzie, jest cała kolumna ciężarówek, jest zakaz wyprzedzania, ja sobie lubię to włączyć i sobie tak podglądam co jakiś czas. No i tempomat, czyli ustawianie limitów, tak jak mówiłem, ile może się puścić poza ustawioną prędkość, ile może się toczyć poniżej ustawionej prędkości. WIN, ostrzeżenia, przeglądy. Takie, mówię, typowo podstawowe rzeczy. Telefon, można sobie tutaj przez Bluetooth połączyć się z telefonem, rozmawiać przez samochód. I to by było na tyle, jeśli chodzi o komputer. Tak jak już wspominałem, autko ma przejechane 71 509 km. A deska, lecimy dalej, prezentuje się tak. Jest już ten nowy wyświetlacz. Wszyscy twierdzą, że jest to klimatronik, jednak ja nazwałbym to po prostu w ten sposób, że opcje, funkcje, które sterowaliśmy po prostu pokrętłami, przenieśli w jeden taki ładny panel. Dlaczego? Ponieważ nie ma funkcji automatycznego utrzymywania temperatury. Wszystko trzeba robić ręcznie. Wentylatory ustawia się ręcznie. Nawiewy ustawia się ręcznie. Nie ma funkcji automatycznej, która sterowałaby sobie tym wszystkim sama. Dostosowywała otwarcie nawiewów, dostosowywała prędkość tego dmuchanego powietrza. Wszystko trzeba ustawiać sobie samemu, więc niestety dla mnie nie jest to klimatronik, tylko zwykły po prostu panel, który po prostu wsadzili tutaj zamiast pokręteł. W standardowym miejscu pokrętło od skrzyni biegów. Wszystkie przełączniki na swoim miejscu. Troszeczkę ładniej to już wszystko wygląda jak w stopiące, nie jest takie toporne. Zwykłe radyjko, nie ma tego dużego, jest zwykłe radyjko, ale za to z wyjściem tutaj na AUXa, z wyjściem na pendrive'a, na USB, a po drugiej stronie za to mamy oryginalnie wbudowaną ładowarkę. Tutaj jeszcze miejsca mamy na trzy różne urządzonka, także do wyboru, do koloru jest co montować i gdzie jest montować przede wszystkim. Także deska tak by się tutaj prezentowała. Przód ciężarówki mamy już mniej więcej zaprezentowany. Czego jeszcze nie pokazałem, to jest tutaj po prostu ta roletka jeszcze, tak. Tutaj się zwalnia, pyk, i roletka idzie w górę. Tak samo mamy boczne z dwóch stron, z tej, z tamtej strony również jest taka roletka. Także tak by się prezentował tutaj nam przód tego pojazdu, przód kabiny. Przejdźmy teraz do tyłu, czyli do górnej i dolnej leżanki, do schowków pod dolnym łóżkiem, do lodówki. Także zaraz tutaj wszystko wam zaprezentuję, tylko się przetransportuję. No i jesteśmy już
przestawieni, przetransportowani na tył. I co mamy? Dwie leżaneczki. Dolna leżanka. Bardzo fajna. Bardzo wygodna. Dwa schoweczki. Głęboki. Głębsze. Tutaj taki płytszy. Haczyki na ubrania. I sterowanie mamy tutaj z łóżeczka, tak? Ogrzewanie, temperatura do ogrzewania, zamki, szyberdach, roletka, światełka, także lampka taka nocna jeszcze do czytania. Tak tutaj się prezentuje dolna część, dolna leżanka. Nie ma co tutaj chyba więcej po prostu opowiadać, ponieważ każdy wie, jak wygląda po prostu łóżeczko. Jest jeszcze gniazdko 12-woltowe. Pyk. Górna leżanka ma swoje stopnie do wchodzenia. Pyk. Odbezpiecza się ją tutaj tą rurką. Teraz mi rąk brakuje, więc poczekajcie chwilkę. O, proszę, odbezpieczyłem tutaj z tych haków rurkę. Rurka idzie do góry. Przeszkadza oczywiście firanka. O, już nie. Pyk. Mamy łóżko opuszczone. Siateczkę możemy sobie tutaj takim zaczepem złapać. I tak się prezentuje górna leżanka. Stopnie są na magnes, więc ciągniemy. Tutaj tak samo. Trzeba mocniej troszeczkę pyknąć. O! I tak się prezentuje wejście na górną leżankę. Rurka, która mocowała łóżko, jak staniemy na schodkach, ładnie się tutaj na górze trzyma, więc można się za nią spokojnie złapać i wchodzić. Tak jak mówiłem, schoweczki dwa tutaj po bokach, więc jeśli chodzi o przestronność w tym samochodzie, o miejsca, po prostu różne zakamarki, fajne schoweczki, także tutaj jest w tym samochodzie pod dostatkiem takich rzeczy. Pyk, złapało. Pyk na bok. I można łóżko dawać do góry. Opsa. Pyk jeden, pyk drugi. I elegancko się trzyma. To by było na tyle, jeśli chodzi o leżanki. Teraz miejsce pod łóżkiem. Miejsca pod łóżkiem jest sporo. Tutaj mamy wgląd do schowka zewnętrznego, lodóweczka. Tutaj jest jedno pomieszczenie. Nie ma niestety wysuwanej szuflady, więc trzeba otwierać łóżko, żeby się dostać. Tutaj taka malutka skrytka. Tutaj tak samo. Więc tak to widzicie, tutaj sobie wygląda. Lodówkę już mogę zgasić. I tak to tutaj wszystko jest. Miejsce na napój, na picie, na termos. Schoweczek na różne śmieci, nie śmieci, no na wszystko, co tam kto sobie zapragnie tam wsadzić. Więc tak by to wyglądało, jeśli chodzi o wnętrze. Kabinka naprawdę spora. W Renówce już praktycznie tu w tej pozycji, w Magnumce miałbym już dach. Popatrzcie, jaka jest różnica. Przejdźmy sobie jeszcze na zewnątrz. Z zewnątrz tak na szybko. Schowki się raczej nie pozmieniały, nic się nie pozmieniało w schowkach. Wszystko jest tak, jak było od zarania dziejów. Dysponujemy dwoma schowkami, z jednej i z drugiej strony. Nie ma już wlewu, także już buty nie zamykają, bo nie ma wlewu, ale za to jest co? Ta-dam! Otwieranie przedniej atrapy. I też przez to delikatnie niestety woda tutaj się dostaje. I tak by to wyglądało. Tak jeszcze wam tylko z zewnątrz szybko zaprezentuję autko. No, także bardzo naprawdę ciekawe autko. Bardzo mi się podoba ten samochód. Thank you.
Dobra. Zanim dojdę do podsumowania autka, bo jeszcze nagramy sobie takie fajne małe podsumowanie, pojadę jeszcze na myjkę. Tutaj mamy akurat za płotem, a ja jestem taki, że no może oni by to wzięli i wyczyścili, może by to umyli to auto, może by posprzątali w środku, ale ja jestem taki, że skoro dostałem czyste, to czyste oddaję. No i co? Przyszedł czas chyba na małe podsumowanie autka. Właśnie wyjeżdżam samym ciągnikiem już do salonu DAF-a, żeby zdać samochód. Autko bardzo przyjemne. Ja naprawdę, mimo że nigdy nie miałem styczności z tą marką, zawsze jakoś leżało mi po prostu w moim guście. Zawsze jakoś mi te po prostu samochody odpowiadały. I naprawdę, jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, o te wszystkie stoliki, o te wszystkie po prostu rzeczy, które są naprawdę pod ręką, jest to wszystko fajnie po prostu dostępne, o te duże schowki, zawsze mi się to auto podobało. Szkoda, że nie miałem przyjemności jeździć poprzednimi modelami, wtedy miałbym porównanie, ale raczej tutaj, jeśli chodzi o jakieś zawieszenie kabiny czy prowadzenie samochodów, raczej wszystkie po prostu samochody raczej tak samo po prostu w miarę się zachowywały, więc jeździ się tym samochodem bardzo fajnie. Jedną rzeczą, która mi tutaj minimalnie przeszkadzała, to to, że mimo że wszyscy twierdzą i każdy właśnie tutaj mówi i zachwala, że jest nowa skrzynia, że jest zmieniona skrzynia, poprawiona, no ta skrzynia jednak tutaj mimo wszystko z ciężarem lubiała sobie po prostu czasami zgłupieć. Pierwszą rzeczą, którą, no to jest akurat minimalne takie moje spostrzeżenie, minimalne takie, że skrzynia na pusto bardzo dobrze wybiera biegi. Z ciężarem już niestety od szóstki, siódemki praktycznie bieg po biegu, co takie trochę nieprzyjemne w komforcie jazdy to było, ponieważ dość mocno to ta kabina pracuje przy zmianie biegów i non stop tylko było do góry, do dołu ta kabina pracowała, bo co chwilę, co sekundę praktycznie zmieniała bieg. Mogło spokojnie do jakiejś ósemki, do dziewiątki, do dziesiątki iść po dwa biegi i spokojnie nic by się nie działo. Także tutaj to tylko takie jedno moje małe spostrzeżenie, ale mówię, to jest akurat do zwalczenia, jest skrzynia manualna, można w każdej chwili przełączyć, co później właśnie już sobie robiłem, bawiłem się tą skrzynią manualną i tak to wyglądało.